We wtorkowy wieczór doszło do kolejnej kolizji na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Pułaskiego. Wczoraj około godziny 21:00 dyżurny otrzymał informację o zdarzeniu na skrzyżowaniu Pułaskiego i Armii Krajowej. Policjanci na miejscu ustalili, że kierująca pojazdem osobowym Dodge lat 26 jadąc ulicą Armii Krajowej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej pojazdem Kia jadącej ulicą Pułaskiego od strony Szypliszk w kierunku centrum miasta. Doszło do zderzenia się pojazdów i rzeczywiście jeden z pojazdów... Należy jednak zauważyć, że obie panie miały niezwykle dużo szczęścia, bowiem... W wyniku zderzenia nikt nie doznał żadnych obrażeń ciała. W efekcie zajście zostało sklasyfikowane jako kolizja.